Hello, dzień dobry. Jest sobota rano. Ja śmigam na strzyżenie. Nowość mojej, dla mojej enemy. I co? I jeżeli mi się uda, idę na pocztę, a jeżeli nie, to nie wiem, kiedy pójdę. Bo muszę kartki do Polski wysłać. A o 11 jestem umówiona u kosmetyczki na zmiany paznokci. Więc zobaczymy się później. Piąta, prawie piąta. I my zaraz z Giuliano wychodzimy, jedziemy do Lidla, bo mają promocję jakieś mebli do łazienki, więc chcemy sprawdzić, bo chcemy zmienić jedno meble w łazience, ale chciałam Wam jedną rzecz pokazać. Dzisiaj byłam w aptece, żeby kupić te parę produktów z Bioderma, które zawsze kupię, więc chciałam je Wam pokazać. Czyli jak zwykle woda micelarna i tu jest krem do twarzy. Zawsze je używam razem i skończyły mi się obojga, więc kupiłam tą też. No, mam tu próbki, oprócz szampunku. Są tu próbki. To jest, te dwa są próbki. No, to jest próbka z tej samej, z tego samego kremu, którego ja już używam. O. A tu są inne próbki. Tu jest Pore Refiner. Tu jest do akne, czyli do trądzika, są dwa. I tutaj są próbki też, tylko że z La Roche-Posay. I to takie same produkty, co z Biodermy, tylko że właśnie z La Roche-Posay, bo pani mi chciała polecić właśnie, więc mówiła, sprawdź, jak Ci się te sprawdzą i zobaczymy, czy one też będą na Ciebie dobre. Takie składniki. No i tak, takie moje zakupki dzisiejsze. A, pokażę Wam jeszcze, nie wiem, czy widać. Może lepiej, lepszym świetle. Tylko, że kolor jest taki załamany, nie wiem, czy... O, może tutaj. O, mam takie paznokcie nowe, takie już bardzo świąteczne. Takie czerwone z jak się mówi? Z brylantami? Nie wiem, a to jest właśnie troszeczkę inny kolor. To jest taki jaśniejszy, to jest taki no inny kolor po prostu. No. Takie paznokcie dzisiaj zrobiłam. Fajne, co nie? Dobrze, to my już lecimy, a się zobaczymy na pewno później. I wróciliśmy już z Lidla i tutaj mamy nasz nowy mebel, ale jutro będziemy go montować, bo dzisiaj już nam się nie chce. I tak, i kupiłam też tutaj mały prezent, kawałek prezentu świętowego
świątecznego tak naprawdę. Dla mojego siostrzańca, który bardzo lubi Cars, więc żeśmy kupili taki, taka zabawa interaktywna. Widzę, że fajne. A tam jest jeszcze paczka z Bootsa, która zaraz będę otworzyć, będę dla Was kręcić open box. To znaczy, no, unboxing. Zaraz będę to kręcić. Jak na razie tyle. Tam jest moja kokarda na drzwi. I nic. Zobaczymy się później. Hej kochani, już niedziela wieczorem, ja strasznie przepraszam, ale vlog nie wyszedł tak jak powinien, po prostu w ogóle przepraszam jak ja wyglądam, ale po prostu dzisiaj tak dzień nie wyszedł jak chciałam, zaspaliśmy, mieliśmy dużo do załatwienia, nie wszystko żeśmy załatwili, żeśmy byli na cmentarz do taty Giuliano, bo jutro już rocznica jego śmierci, więc tak chcieliśmy do niego pójść, tylko że cmentarz jest po drugiej stronie miasta, więc jakoś tak wyszło, ale mamy już nowy belek, zaraz Wam pokażę. I co, zaraz coś zrobię z tymi włosami, jakoś tak się maluję i nakręcę dla Was filmy, który miałam nakręcić wczoraj, ale nie nakręciłam. I co, tyle. A tak, jeszcze jedno chciałam Wam pokazać, idę po go wziąć i zaraz Wam pokażę też mebelek. A nowy mebel wygląda tak. Jest już cały ułożony. O, trochę ciężki, ale fajny. Dobrze, że mamy już go. A tak w ogóle to chciałam dla Was nakręcić taki taką metamorfozę właśnie łazienki, bo tutaj zmienimy rzeczy powolutku, więc już zrobiłam przed, a teraz zaczynam właśnie robić po, ale to pierwsza część i zobaczymy co dalej. I byłam gdzieś w Sephorze, bo miałam taką gift card, którą dostałam w zeszłym roku i kupiłam sobie podkład. Mhm. O, taki podkład właśnie z firmy Sephory. To jest taki naturalny kolor. Nie wiem jaki to... O, tu jest numer. Fokusuj się. W Soft Beige 14. W Sephorze. No zobaczymy jak to się sprawdzi. On jest bardzo lekki. Spróbowałam go w Sephorze właśnie i zobaczymy jak to będzie. Wygląda no na jest górze jak się sprawdzi. No. Chciałam Wam jeszcze pokazać dekorację, którą dzisiaj powiesiłam na drzwi łazienki i na drzwi schowku, ale nie mogę Wam jej pokazać w schowku, ale są wyglądają takie same. Tutaj są dwa kulki, tam to ja, w kształcie serduszka, a tu jest taki okrągły coś, nie wiem jak się to nazywa po polsku, który kupiłam w Osho i tutaj taką kartkę zrobiłam i powiesiłam ją po drugiej stronie drzwi jest, więc o taka dekoracja bardzo szybka,
I ona kosztowała mniej więcej cała chyba około 5 euro, bo za takie coś to zapłaciłam jakieś 3 euro. Wstążka to była ta, co kupiłam w Tigerze, co Wam pokazałam. A te były kupione w zeszłym roku w IKEA, ale jest więcej niż te dwa. Więc można powiedzieć, że 5 euro, może mniej nawet, zapłaciłam, żeby takie coś zrobić. Powiedzcie, jak się Wam spodoba. Więc kochani, jest już 12, więc czas iść zaraz spać. Ja tutaj montuję dla Was vlog, który pojawi się nie wiem, czy jutro, czy we wtorek, bo mam parę filmików dla Was, do których już zmontowałam, które już idą lecą do Was na YouTubie, więc czas się z Wami żegnać. Dziękuję, że byliście z nami cały weekend. Wiem, że nie był idealny vlog, ale może następny vlog będzie lepszy. Ja się z Wami żegnam. Dobranoc i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!